Że, że słychać. Tak, klawiaturę słychać było. Bardzo fajnie, jest troszeczkę opóźnienie. Dlatego ja sam nie wiem kiedy dźwięk wrócił. więc wrócił prawdopodobnie jakieś 2-3 minuty temu. Jeżeli chodzi o ten tytuł, Unreal Tournament. Nie wiem czy ktoś z Was. O, właśnie słyszę sam siebie teraz, wiesz? Na live, więc dźwięk wrócił. Okej, okay, działa dźwięk. Dobra, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że, że, że słychać, że działa. Yy, fajnie, że wpadliście. I tak dalej. Jak, jak ja to u siebie mówię, siema, że wpadłeś. Albo siema, że wpadliście. Yy, jeżeli chodzi o Android, to to klasyka. Stwierdziłem, że pośród tych wszystkich gierek przydałoby się jakieś, jakiś tytuł, kurde, który jest fajny, jest stary, jest, jest mm, powiedzmy dobry. Nie wiem tylko, czy znajdą się gracze do tej, do tej gry, bo to jest powiedzmy gra głównie sieciowa. A, czy są jakieś w ogóle mecze, gdzie są Gracze. Tak jak mówiłem, ten tytuł można sobie bez problemu ściągnąć, ale mam wrażenie, że chyba nie znajdziemy tutaj za dużo graczy. Nie wiem, czy da się grać z botami. O, są jednak gracze tutaj. Na serwerze Talons, jeżeli ktoś ten tytuł ma, to może sobie bez problemu ściągnąć. Jest za darmo i to jest remake, remake klasycznego, klasycznego Unreal Tournament. Tego, którego znaliśmy tam gdzieś sprzed wielu, wielu lat. Sprzed I to już minęło? Kurde, kilkanaście lat chyba minęło od premiery Unreal Tournament tego pierwszego. I to ma być taki prawdziwy uh, remake uh, stworzony przez oryginalnych twórców, czyli przez Epic Games, którzy teraz mają prawa do 9, 8, 7, 6, do Unreal Tournament. Zobaczymy jak to będzie działać. 4, Mam nadzieję, że nie 3, będzie za głośno. Aha, dobra, dołączyłem do przegranego meczu. Jest trochę gra, że widać, że tutaj paru graczy siedzi, tylko że jakiś rusek i oczywiście <gryturek> turek. Mm, każdy grał kiedyś w Unreal. To była piękna gra i teraz twórcy z Epic Games stwierdzili, że zrobią mm, tą samą grę, tylko po prostu na Unreal Engine 4. Czy wymagają ze gry z Cezara? Nie, 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 właśnie nie jest bardzo dobrze zoptymalizowana. Bardzo dobrze chodzi. I to jest taka gra, którą fajnie czuć na monitorze. Na przykład 144hersowym Albo jakimś lepszym, kiedy gra faktycznie chodzi w 144 klatkach mm, widzę, że serwer się skończył, tutaj można pogłosować na jakąś mapę Spróbuję zagłosować na jakąś mapę, która była w oryginalnym Oryginalnym a, Unrealu Tylko widzę, że na razie chyba jej tutaj nie ma To jakoś może jedną z nowszych map Próbujemy odpalić Jakiś koleś coś pisze na czacie, lol f -f lul Dzień dobry desigierus. Kurde, jest czwarta rano. Na dworze jest ciemno. Eee, ale jest, jest już kurde poranek, już zaczyna słońce. Powoli chyba wychodzić niedługo gdzieś. Mam nadzieję. Dobra, robi się Gierka. Loading the bio, the bio Tower. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ta mapa, która była w trailerach używana. Mam nadzieję, że tak, bo fajnie by było ją pokazać. Gra jest przepiękna graficznie. Jednocześnie jest doskonale zoptymalizowana. Tylko nie wiem, jak będzie z dźwiękiem, czy nie będzie za głośno. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. Fire when you are ready. No ja jestem ready i chciałbym kurde odpalić. Test Ender to warm up. Aha, dobra. A, to jest taka bardzo szybko blisko kontaktowa mapa. Gdzie używa się głównie tych plazmaganów, tak? Kurde, mogła być wylosowana ta mapa, która jest fa fajna i powiedzmy jest, jest troszeczkę większa. Biohazard. Ktoś kogoś tam nieźle przesadził. Dobra, mecz się zaczyna. To była taka trochę powiedzmy rozgrzewka. E, jeżeli ktoś ten tytuł chciałby sobie zobaczyć, może go pobrać za darmo. Nie ma problemu. Tylko trzeba mieć tam jakieś konto na tym. Na e, Epic Games. Kurde, to było piękne kurde, w, w tych grach to było to, że to było takie proste, a z drugiej strony tak ściągające. Pierwszy Unreal w 1999 roku. No minęło już... O, ale poleciałem. E, minęło już 17 lat, tak? Prawie 18 lat. Od, od pierwszego Unreala To jest cała masa rusków i w tym jest... W tym jest problem, że ja za bardzo z ruskimi nie umiem grać. Piąta rano, nie czwarta. No, wstałem o czwartej. Tutaj naprawdę. E... O czwarty wstałem, stwierdziłem, że koleś z rakietnicą się odpalił nieźle. Naprawdę jest głośno trochę. Zaraz spróbujemy to trochę ściszyć. Nie było za głośno. Czy to są opcje? To są opcje. Dobra, powinno być trochę lepiej. Okej. Okay. <laughs> Prawie coverwatch. Eee. W sumie mógłbym sięgnąć Paladin, tylko problem jest Paladins taki, że kurde... Ja lubię grać tam jednak z konkretnymi osobami, a nie z randomami. Z randomami się trochę ciężko gra, ale trudno. Osobiście chciałbym inną mapę, tylko problem jest taki, że w tej grze jest dość mało graczy. którzy wybierają głównie te mapy, które są, są bardzo blisko kontaktowe. Nie wiem, czy nie słychać przypadkiem kliknięć myszki. Mam nadzieję, że nie słychać. Ta gra jest trochę zbyt dynamiczna, żeby ją pokazywać coś na streamie, bo jakość obrazu nie jest tak dobra, jaka powinna być. Dobra, koleś padł. Dobra. Alo, winda! Kurde, no tu jest winda do góry. Mam też dzisiaj jeszcze przygotowany City Skylines i w sumie chyba się przerzucę na niego troszeczkę szybciej. Dlatego, że w tej grze nie ma dostatecznie wieczorem ilości graczy, żeby to pokazywać tego. A to, ten tytuł, gdyby było trochę więcej graczy, to może by było trochę łatwiej. No ale trudno. Sam się zabiłem. Dobra, weźmy sobie power upa. I się zabimy. <noise> naprawdę. <głos> Dokładna data premiery w Polsce. 23.11-99 rok. Mm, Unreal Tournament. Potem zaczęła powstawać cała masa modów do Unreala. Mm, cała masa dodatków. Jakiś przeróbek modów, serwerów, wszystkiego. Dobra, mamy rakietnicę. Ale kurde, naprawdę. Jest killing Spring. Kurde, gram z jakimiś ruskimi, naprawdę? <gry> Ale dziwnie się trochę gra, wiecie, w ten tytuł, po tylu latach. Znaczy, niby mechanika miała być zachowana, tak? Niby mechanika miała być zachowana, e, sterowanie miało być zachowane, a ono jest takie dość dziwnie charakterystyczne. Mamy tylko kilku graczy na serwerze, więc w tym jest problem, że gra na razie nie ma takiej popularności, jaką e, powinna mieć. I coś mam wrażenie, że strasznie słabo mi idzie na początku, w tym tytule. Dobra, nara. O, zaraz tu wróci pewnie skubaniec. Dobra, tu jest gdzieś habs, jest habs. Dobra, i zaraz tam idę do nich na dół. Tylko sobie wezmę tutaj amunicję. O, wiedziałem, że tak będzie. Zaraz ktoś tu przyjdzie. Najważniejsze jest dostać się właśnie na górę, dlatego że to, tutaj mam amunicję. Dobra. Tam jest po prostu dużo potężniejsza broń. Dobra, O kurde, ślizgi można robić, naprawdę? Nie wiedziałem o tym. Którym to się ślizgi robiło w tym Unrealu? Jak dobrze pamiętam, chyba pod, pod kontrolem? Nie, pod kontrolem było zwykłe kucanie. A, pod shiftem. Właśnie, pod shiftem są, są te. Są. są e, uniki. Ale się chyba szybciej przerzucę jednak, do Cities, bo naprawdę nie spodziewałem się, że wieczorami będzie taki problem w tej grze, żeby cokolwiek tutaj zabić. Bo ten, kto się dostanie do góry, ten już ma, już ma dobrą broń, tak? Dobra, zabity jeden. Ten, kto się dostanie do góry, ten już ma dużo lepszą broń. Dobra, mam tą rakietnicę i mam nadzieję, że coś się uda tutaj zabić w końcu. Naprawdę, wszyscy do góry po tą broń lecą. No właśnie, kto dostanie się do góry, ten wygrywa. Pewnie ci ludzie kurde grają już od, wiecie, od, od wieczora, czy od, od paru godzin, albo coś i klepią od samego rana, od samego wieczora. O, double kill nawet wpadł, widzicie. Dobra, unik. Spróbuję się dostać do góry. Szkoda, że te klasyczne mapy nie są odpalone, bo te klasyczne mapy z Unreal'a byłyby tutaj dużo, dużo lepsze. No tak, widzicie, śmierć za, śmierć za śmiercią. I tyle, tyle w temacie. W sumie część osób pisała, że, że pobrałaby sobie tę grę i po prostu można by tutaj pograć z paroma innymi osobami jeszcze na tym w trakcie gry. Ale jakoś chyba wszyscy poszli spać, którzy mówili, że, że pobierą sobie ten tytuł. Ja jeszcze w tyle uruchomię tego, uruchomię cities, żeby on się powoli uruchamiał. Hmm, dlatego, że z całą masą modów, jakie mam do Cities, to niestety tak gra się potrafi wczytywać przez dobre 5-10 minut. Chciał mi dźwięk z gry, jeszcze naprawdę? Dobra, dobra, padł Wszyscy tymi plujkami tutaj grają, niestety. Ja widzę, że też scenkę mam trochę krzywą w OBS-ie. O, dobra, Cities się zaczęło odpalać. Mm, tylko jeszcze muszę wczytać save'a i w tym jest właśnie problem, że to trwa trochę długo. Dobra, niech to się w tyle odpala powolutku. W sumie planowałem Unreal odpalić po to, żeby żeby odpaliło się Cities, tak? To znaczy, mam na myśli to, żeby się załadowało. Bo ja jak odpalam Cities, to niestety tam jest cała masa modów. Mam nadzieję, że ta muzyka się przez chwilę nie będzie. Nie będzie gryźć. Mm. I te kilkadziesiąt, czy kilkaset modów, które mam zainstalowane do Cities powodują, że cała gra się, się wczytuje bardzo długo. Ale zobaczymy jak to wygląda. No, dopiero jedna trzecia. Jeszcze wyciszę to Cities, żeby ono się tutaj nie, nie gryzło dźwiękiem. I niech się, niech się wczytuje powolutku. Ogólnie to nie jest wina tego, że komputer jest słaby w przypadku Cities i pobierania tej gry, czy coś w tym stylu. Tylko problem jest w. Dobra leży. E, tylko problem jest w ilości po prostu modów, które się pobierają do tej gry <laughs> Unreal Tournament for the Win, mówisz. No coś w tym jest Coś w tym jest. Mam nadzieję, że to Cities... No, wycisz się cholero, naprawdę. Dobra, wyciszyło się. Niech się załaduje przez tą chwilę. W Citizen mam, jeżeli o to chodzi, to dodatki do tej gry i mam nadzieję, że ta gra będzie troszeczkę ciekawsza z dodatkami a, niż, niż bez nich. Widzę, że ktoś tutaj chyba dołączył do gry w trakcie. Dobra, trzeba dostać się do góry. Trzeba dostać się do góry, bo inaczej, bez tej broni, którą się tutaj zdobywa, to jest ciężko. Na samej górze jest po prostu taka pukawka, którą, którą fajnie, się, fajnie się pyka do graczy. Że wielu z nich jest już po prostu tak doświadczona chyba w tej grze, że ja tutaj nie, nie ogarniam za bardzo. Dobra, jak to CT się załadowało? Czy jeszcze się nie załadowało? Jeszcze się nie, nie załadowało. Czasami po prostu nawet proces się zacina, wiecie? Czasami nawet proces e ładowania się zacina i trzeba tą grę wczytywać parę razy. Ale zobaczymy. Też sprawdzam. O, dobra. Załadowało się. Ja tego Unreala zaraz zamknę. Zresztą strasznie tragicznie mi tutaj idzie z tymi graczami, którzy siedzą po nocach i grają w to. Dobra, eee, okej, okay. ja chyba na hitboxie nie muszę przełączać gry, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. No, L LMK, jak, jak chcesz to to pobieraj sobie ten tytuł. Ja ogółem planowałem dzisiaj na Cities, tylko żeby to Cities się załadowało, więc zaraz się na to przesiądę. Więc jeżeli ktoś chce, to tą grę może sobie pobrać, tylko problem jest z tym, że w tej grze nie ma zbytnio dużo graczy. Przynajmniej wieczorami, tak? Jeżeli wejdziemy sobie do menu... Można robić tutaj konkretne jakieś challenge z botami, challenge z jakimiś graczami na przykład ze znajomymi itd. Tak to są jakieś na przykład challenge, Dual in the Arena, Team Deathmatch itd. Tak można też odpalić sobie jakiś serwer pusty z botami. Na razie są tylko trzy tryby gry, czyli Deathmatch, Capture the Flag i Showdown. I oczywiście można stworzyć sobie offline match. Może spróbuję pokazać jedną z tych mapek, które były tutaj dostępne. To najbardziej klasyczne z... Z oryginalnego, z oryginalnego tego Unreal Tournament, tylko za bardzo tej mapy nie mogę znaleźć. No, że ona gdzieś tutaj była, ale gra. A jest, dobra, bo to był Big City F. Mm, chyba najbardziej klasyczna mapa. Jeszcze ją spróbuję odpalić i pokazać. E, chyba najbardziej klasyczna mapa. A, NMK, to pisałeś o For Honor. O For Honor kiedyś tam rusza, tak? Jakoś w styczniu chyba, czy w, czy w lutym For Honor rusza. Też nawet spokojnie, ryka, też się fajnie w nią grał w becie. Kurde, zimno mi się zaczyna tutaj robić. Poe? Tak, mam, po, mam poe na tym, na... zapisane na e, tym. Na harmonogramie, tak? Tą mapę chyba ktoś z Was kojarzy, tak mi się wydaje. Przynajmniej parę osób kojarzy tą mapę, która teraz będzie odpalona. One. Jedna z chyba najbardziej klasycznych. Top warzywo. Nie ma tak się zrespawnować co w ten trzy kroki i spać poza mapę. E, chyba jedna z najbardziej klasycznych mapek w Unreal Tournament czyli e, Twin Towers, e, stworzona ponownie. Tam jest sniper. Dobra, dostał. Piękny w locie strzał. Tutaj koleś ucieka z flagą. Nie ma. Dobra. Nie ma uciekania. Dobra, przywróciliśmy flagę. For honor, wiem, 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 for honor, for, for honor. Fuck. Aaaa, ah, spopielił mnie czymś. Tutaj na tą wieżę, jak dobrze pamiętam, dało się wejść chyba, nie? Zaraz spróbuję tam się dostać. O, zabrali flagę. No ty typie! Tak, tutaj dało się wejść, Tylko tutaj chyba żadnej broni nie ma. A, jest snajpa. Jest snajpa, czy tu wszystko jest naprawdę na snajpie? Ach, oh, kurde, piękny headshot. Czy tu wszystko jest naprawdę na snajpie? Gdzieś tutaj były jakieś strzelby, były jakieś rpg, były jakieś inne bronie. A właśnie. Kill em all. Kill em all. prawda, Unreal Tournament to była, to była klasyka. Była czysta, piękna klasyka. Dobra, tutaj koleś odnosi flagę, to zaraz go tutaj trochę po poeskurtuję. A, czy budzi tak sam sobie? Wiesz co, to jest wina prawdopodobnie tego, że... że, że włączony jest... włączona jest klima. Czy nagrzewanie, tak? Pokoju. Prawdopodobnie dlatego, bo obok stoi taki trochę piecyk i taki delikatny szumek chyba z tego się bierze. O, koleś poleciał na dół, he, he. Oh, fuck. Dobra, dostał. Zaraz spróbuję te szumy jakoś zniwelować, ale nie wiem czy to mi się uda. Mam nadzieję, że trochę, trochę będzie zaraz lepiej. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, poszedł. No, snajper w góry siedzi, już słyszę go. Dobra, dostał. A... A, dostał noskopa, naprawdę? Pierwszy, drugi, jest noskop. Ach, kurde. Piękne to jest. Unreal 2003 wyglądał znacznie lepiej, wiesz co. Pff, możliwe, możliwe. Możliwe. Oni próbują to po prostu odrodzić tą grę jakoś. Mm, z tego studia, które teraz za, za Unreal odpowiada. Dobra. Ale się zaraz chyba na Cidzis przerzucę, dlatego że się już powoli zaczęło ładować i chyba się nawet załadowało do końca. Hmm... Kogo tam nie ma na tym mostku? Dobra, piękny skopik A następny. Został. Killing spree, a tam sniper. Dobra. Ktoś tu zabrał flagę. Nice. A, dobra, dobra, nice. wydaje mi się, że się przysiądę powoli na to Cities, bo się chyba załadowało do końca. Tak, jest załadowane do końca, dobra. W takim razie ja z tego Unreal'a wyjdę. Jeżeli ktoś chce, to może to pobrać bez większego problemu. Jeżeli komuś się podoba, mam nadzieję, że jest trochę ciszej, bo ten piecyk tutaj przyłączył. Okay. Ale fakt, faktem trochę szum było czuć. I takie mam wrażenie, że trochę też szum było czuć, ewentualnie, wiecie co, ja zrobię tak. Ja zrobię taki mych, że... Roki życia... Roki życia na tym, na poddaszu, kurde. To jest zimno jak cholera, naprawdę. Bywa strasznie zimno. Okej, okay. mm, jeżeli chodzi o Cities Skylines, to jest kurde gra, którą raczej większość osób kojarzy. Mm, albo przynajmniej kojarzy z mojego kanału, bo się trochę tym zajmowałem. O, piecyk. Dobra. A i piecyk jeszcze komputer tutaj obok stoi. Tylko, że piecyk akurat grzeje mi tutaj bardziej nogi. E, muzykę muszę sobie w tej grze włączyć, bo chyba jest wyłączona. Nie, no muzyka jest włączona. Mam nadzieję, że to będzie coś tutaj słychać z tego. A, chyba, że gra jest ściszona tutaj bezpośrednio w tym. Właśnie, tu jest ściszona. Dobra, powinno być trochę lepiej. Czy nie jest za głośno? Chyba nie, chyba nie jest za głośno. Dobra. Jeszcze parę rzeczy w opcjach tutaj zmienię. Żeby tak trochę nie szumiało, tylko bardziej muzyka była z tego. Eee, zacząłem rozbudować pierwsze miasto. Mm, na tym najnowszym dodatku... Która aktualnie dostępne jest w tym. na Steamie, czyli Katastrofy Naturalne. I wydaje mi się, że można by to miasteczko delikatnie zacząć częstować jakimiś katastrofami, albo powoli rozbudowywać. Zainstalowałem też Muta tak zwanego, czy Luta, który sprawia, że gra jest troszeczkę bardziej naturalna. Znaczy, naturalnie wygląda grafika, bo jeżeli sobie przyłączymy Luta, na początku wygląda powiedzmy tak, w ten sposób. A jeżeli przyłączymy Przełączymy luta na innego, to gra wygląda już trochę inaczej. <grywa> u ciebie 18 stopni, no u mnie w pokoju jest. Nie, nie. w pokoju jest teraz 17, więc jest trochę zimno. <grywa> nie zaprzeczę na poddaszu. I wydaje mi się, że ten lód, który aktualnie testuję, jest najbardziej ładny. Jest taki trochę wyblakły, tropikalny, bo realny też jest taki, jakiś, jakiś strasznie wyszarzały ten lód. Mmm. Umiarkowany też jest jakiś taki właśnie wyblurowany, niezbyt ładnie to wygląda, A ten lód, który aktualnie testuję jest chyba najbardziej realny pod względem grafiki, tak mi się wydaje. San, Ma San Minato lód V3, on sprawia, że ten kolor jest taki kontrastowy, taki mocno wyrazisty i dużo ładniej to widać. Jak wszystkie szczegóły, tutaj jakieś NPC chodzą, możemy sobie kliknąć na NPC i, i podróżować za nim. No. Mało zamożny, dorosły turysta. Idzie do duży plac zabaw. A, dobra, niech, niech idzie. Dobra, czego oni tutaj potrzebują? Czego oni tu, tu potrzebują? Przede wszystkim mieszkań i handlu. E, troszeczkę jest dziwny zjazd z tego miasta, bo to jest taki. takie coś w tym stylu. Muta. No to się nazywa lód-młot, tak. Lud czyli tam w skrócie od, od jakichś. <młata>, młata. Ktoś ci woła. E... Od skrótu do jakiegoś tam oznaczenia, tak? Zmian opcji graficznych. Przede wszystkim, przydałoby im się trochę więcej mieszkań zbudować. Trochę więcej mieszkań. A w sumie, można by tutaj zastosować tutaj jakąś dzielnicę, zbudować w tym miejscu. Bo to jest główny zjazd autostrady, w tym tutaj. I z czasem przydałoby się zbudować drugi, bo tutaj trochę jakieś korki się robią. Nie wiem, kto projektował tą autostradę, ale patrzcie, to jest taki jeden zjazd tutaj na autostradę, który, który jest strasznie zakorkowany. Czy ja mogę to jakoś ulepszyć, ten zjazd trochę? Dlaczego nie widać gry? Właśnie, pytanie, dlaczego nie widać gry? Mam wrażenie, że coś się zepsuło trochę. Halo? Co jest ten Cities? Czego mi to się nie pokazuje? Czy wiecie co? Bo ja mam kartę przechwytującą, i możliwe, że ona się trochę tutaj zacięła, ale zaraz zobaczę. Nie, nie powinna się zaciąć, powinna działać. Co, co z nią jest? Dobra, spróbuję zrestartować. Powinna działać. O, działa. Dobra. Widzę, że, że, że się włączyła. Że ona ma taką śmieszną ikonkę, wiecie, taką śmieszną, nie wiem, lampkę niebiesko-czerwoną. I kiedy ta lampka zaczyna tak delikatnie pulsować, to po prostu nie przechwytuje obrazu. A jak się świeci, to przechwytuje obraz. I dopiero teraz zauważyłem, że ona po prostu zaczęła mi, zaczęła mi nie działać poprawnie. Ale już, już działa. Widzę. Widzę, widzę. Karta. Tam piszę pisze na czacie. Karta się zacięła, przechwytująca. Um, tu jest problem z autostradą w tym miejscu. Straszne korki się tutaj robią na tym zjeździe. Przydałoby się to jakoś powiększyć, ulepszyć. Nie wiem, czy, czy to się zmieści, żeby tutaj zmienić pasy. No nie, ja, niestety się nie da. Najwyżej, tutaj wjazdowe można by zmienić na większe, żeby oni się tutaj rozjeżdżali na, na, tej, na tej autostradzie. Dobra. O i tutaj na przykład, tutaj wjeżdżałem, jeden, jeden samochód wjeżdża tutaj i tu się, tu się mogą rozjeżdżać na dwa pasy, tak? I tutaj zajmują kolejne dwa. Myślę, że tutaj powinno być troszeczkę lepiej, mm, jeżeli o to chodzi. Tak samo ten zjazd, tylko tutaj jest trochę za ciasno, żeby to móc ulepszyć, tak? Ten zjazd. No ale trudno, trudno. Na razie, na razie to jeszcze działa. Widać, że ten ruch się aż tak bardzo nie korkuje, chociaż no tak, trochę przykra sprawa. Ale na razie jeszcze nie ma tragedii. Dobra, można zacząć tutaj budować domy, bo widzę, że potrzebuję nowych domów, nowych fabryk, nowych miejsc pracy ogółem. I spróbujmy to jakoś tutaj rozwinąć w jakiś taki ładny sposób, zgodnie z tą linią kolejową, która tutaj idzie. No, coś w tym stylu. Mam tylko nadzieję, że nie słychać za bardzo, za bardzo interfejsu i teraz to jest HD3D. <laughs> Lut bardzo ładnie działa. Tak jak omawiałem ten luty i przez chwilę mi karta nie działała, przez co nie było obrazu. Luty de de definiują to, jaki jest balans kolorów w tej grze. Czyli jeżeli sobie przedstawimy tutaj luta. To, to wygląda to teraz na przykład tak trochę wyblakłe, tak? Trochę, trochę niezbyt ładnie. A jeżeli przełączymy na innego luta na przykład nie wiem, bo realny, Wygląda trochę inaczej, tak? Tych lutów jest bardzo dużo w warsztacie Steam. Można sobie pobierać różne, najróżniejszego rodzaju. Dobre jak nocka? Bardzo dobrze, kurde, tylko ciężko było wstać. Ale jak już się rozkręciłem, to już jest dobrze. To już się dobrze, to już jest dobrze. Ja używam tego San, San Metino luta, który sprawia, że kolory są takie bardziej, bardziej kontrastowe, bardziej mocne, naturalne. No i dobra, mamy 23 tysiące hajsu. Jesteśmy 2600 na plusie. To nie jest źle. To nie jest tak źle. W sumie ta droga nie powinna być tutaj aż tak szeroka, ale niech będzie. Dobra. O, mały błąd. Dobra, i powinno to zacząć działać. Jakieś małe tutaj im osiedle zbudujemy. Żeby jak najwięcej domów się zmieściło wiecie o to, o to chodzi żeby jak najwięcej domów się tutaj zmieściło na Rożniku Dobra Tylko tutaj mogą być problemy właśnie tutaj mogą być problemy z służbami bo tutaj może nic nie dojeżdżać, tak? Jeżeli chodzi o najnowszy DLC, mam go, tylko kwestia jest taka, czy warto go teraz włączyć, tak? DLC najnowszy odpowiada za katastrofy naturalne, czyli możemy na przykład zniszczyć to miasto, mogę wam zaraz pokazać, jak wygląda zniszczenie tego miasta. E, przykładowo za pomocą, nie wiem, tsunami, upadku meteorytu, czy coś w tym stylu, e, czy, czy jakichś pożarów, trzęsień ziemi i tak dalej. Można, można zobaczyć, jak to miasteczko wytrzyma, e, chociaż wątpię, żeby wytrzymało zbyt długo. E, przydałoby się wziąć jakieś pożyczki. Na razie obie pożyczki mam w użyciu. Musiałbym je spłacić, żeby móc tutaj dalej budować tą dzielnicę. Cała, cała rozpiska jest na tym, na japaczce tam, na stronie Japaczka i tam zakładka uczestnicy, można zobaczyć, kto, gdzie, kiedy, jaka gra i tak dalej. Raczej nie powinno się to wiele zmieniać, chyba, że będą jakieś tam problemy techniczne związane, nie wiem, z czym, z czymkolwiek. Na razie problem jest chyba z dźwiękiem trochę. Czasami, że, że dźwięku nie ma. Widzę, że mam problemy coraz bardziej z prądem. Dwie elektrownie przestają tutaj wyrabiać w, w dziale fabrycznym. Nie wiem, czy ktoś zauważył, może, że tą drogą tutaj nie jeżdżą ciężarówki. Za to jeżdżą tutaj takim specjalnym tunelem. Prosto do. prosto do. Mm, zjazdu z miasta, tutaj jest wyjazd z tego tunelu. Jest to zrobione bardzo fajnym modem. O, ten tunel tutaj widać w tym miejscu. Jest to zrobione bardzo fajnym modem, który pozwala nam na zabranianie na pewnych pasach e, samochodów czy znaczy przejazd samochodów, tak? Um, ograniczenia ruchu pojazdów tak? I tutaj są na przykład wyłączone, że nie mogą jeździć ciężarówki tym akurat z pasem przez teoretycznie no, zmuszone są jeździć tędy, tak? Tędy, e ewentualnie tutaj przez, przez, przez miasto, no tylko po prostu tutaj dodatkowo jest jeszcze prędkość większa, jak dobrze pamiętam, tak? Tu jest, tu jest 120 na godzinę, nie? Osiedle przy autostradzie, no <laughs> City tak działa, że można tak, tak robić. Tak robić, tylko że jeżeli posadzimy tutaj drzewa, to naprawdę będą tutaj całkiem niezłe mieszkania. Chyba, że warto byłoby tutaj zbudować. No, tu się korki zaczynają robić na tej durnej autostradzie. Ankieta czym zniszczyć miasto. Nie wiem, czy Angela możesz dodać mi ankietę. Czekaj. Adam się wymutował. Jesteś Angela na tym? Na tym Speaku? Jak mnie słyszysz? Czy mnie nie słyszysz? Spróbuj dodać, jak możesz, ankietę z opcjami do destrukcji miasta. Byłoby fajnie. W sumie oni chcą fabryk. Na razie chcą fabryk, więc ja bym zbudował tutaj małe osiedle fabryczne. Wiesz, co? Tak. Spróbuj dodać, tylko ciebie będzie chyba słabo słychać na tym live. Ie. Jak możesz, dodaj mi ankietę z pytaniami. Już ci mówię, jakimi. A, czekaj, gdzie to było. Tornado, trzęsienie ziemi, zapadlisko, burza, pożar, tsunami i uderzenie meteorytu. Zobaczymy, co z tego będzie. Aha, okej. Okay. A, tutaj prądu może nie być. W tym jest właśnie problem, że tutaj może nie być prądu, więc ten prąd trzeba jakoś tutaj przeciągnąć przez, przez most. Ee, Angela zaraz zrobi ankietę mm, dotyczącą tego, czym to miasto spróbujemy zniszczyć. Mam nadzieję, że to jakaś ta ankieta będzie działać. Tyle poprawień zmieniają na plus, ja się męczę z graniem bez modów, żeby osiągnąć, żeby osiągnięcie robić na Steamie. No sasa, granie bez modów jest dość problematyczne, bo tak jak mówię, na przykład, jeżeli ja bym tutaj puścił teraz ruch, tak, tą uliczką, tutaj przy cmentarzu, no to byłyby tutaj straszne korki, po prostu, w tym, w tym, w tym odcinku, a tak po prostu zmuszam wszystkie ciężarówki, które zabierają albo dowożą surowce, towary do, do centrum tutaj produkcyjnego, jadą po prostu tym tunelem, tak? Są po prostu zmuszone. Tutaj ewentualnie mogą jeździć em, mieszkańcy, tak? Tutaj widać, że jakiś pracownik jedzie do pracy w tym momencie. E, tutaj jedzie śmieciarka. E, a żadne jakieś ciężarówki tędy nie mogą jeździć, tak? Przez miasto, więc są zmuszone po prostu jechać obwodnicą. O kurde. Chyba mamy pożar. Chyba mamy pożar, a za bardzo nie mam czym tego ugasić. E, nie mam po prostu lotniska. A, bo tu mamy remizę, tak? Tu mamy jednostkę ratunkową I chyba jednostka ratunkowa posiada helikoptery Kurde, no jest pożar lasów A ja za bardzo nie mam czego tym ugasić Jak to ugasić? Bo nie mam budynków do tego nawet Specjalnych Czekajcie, bo tutaj były jakieś budynki, które Odpowiadały za Siedziba służb drogowych Za ratunek, tak? Baza helikopterów Tych jest um, duży schron. Baza helikopterów gaśniczych o 4600 mieszkańców. Kurde, ja muszę narobić szybko mieszka te 600 mieszkańców, żeby zrobić kurde to. Czy jest pro prohibicja? Da się ustawić prohibicję. E, Daj się ustawić prohibicję, to znaczy, może to nie jest jako taka pro, prohibicja czy coś w tym stylu, e, tylko to jest bardziej zakaz e, imprezowania nocą. Tak, że mieszkańcy na przykład nie, nie imprezują nocą, przez to w nocy nie ma, e, nie ma wielkiego ruchu, nie ma wielkich problemów z ruchem drogowym. No brak funduszy, no naprawdę. A, trzeba 600, 600 mieszkańców, muszę szybko zrobić, bo to się zaraz rozprzestrzeni <laughs> tutaj ten pożar nie będzie przykra sprawa, jak mi to budynki zapali. To no, będzie trochę problem. A, będzie trochę problem. Na razie nie mam hajsu, żeby nawet tutaj e, drogę prowadzić. I, I te 600 mieszkańców spróbować tu jakoś zebrać. Dobra, jak najszybciej, jak najszybciej. 600 mieszkańców potrzebuje, żeby dostać dostęp do e, służb gaśniczych, znaczy do śmigłowców gaśniczych. Bo to się może rozprzestrzenić, chociaż na razie się tutaj roz, wypala, chyba. Na razie się chyba wypala. E, bo jest szansa na to, że ogień się może przedostać na, na budynki, tak? Na razie na razie mamy czarną dziurę pośrodku miasta. <laughs> e, chciałeś głosować ten pożar. To jest jeszcze malutki pożar, naprawdę. To jest, to jest jeszcze malutki pożar. Więc mam nadzieję, że Angela mi zaraz tam odpali ankietę. E, aha, wody tutaj nie ma właśnie, wody tutaj nie ma. Zaraz jeszcze prądu nie będzie, więc też jest, jeszcze jest problem. Tak, prądu nie ma. To na razie wydatki na prąd można zwiększyć. Budżet. Dobra. Powinno już być trochę lepiej z prądem. Tutaj jedno drzewo się jara. Nie, na razie to się chyba wyjara do końca i będzie święty spokój. Jak tu fabryki? Fabryki nie mają pracowników. Nie mają pracowników. Prawdopodobnie jest problem ze szkołami. Jest tak, jest problem ze, szko ze szkołami. Nie mamy... Szkół średnich, ona kosztuje 24 tysiące. A na początku gry to jest trochę problem z hajsem, trzeba przyznać. Symulator radzenia sobie z korkami ulicznymi, tak, tak. No tutaj już powoli korki się robią na tej autostradzie. Nie wiem, czemu projektant tej mapy, autor tej, tej mapy, patrzcie co zrobił. Zrobił tak, że tutaj jest autostrada trzypasmowa, tak, tutaj jest jeden zjazd w tym miejscu. Tutaj jest ślimak, i ten jeden pas wjeżdża na drugi odcinek autostrady. To jest. To jest Absurd, bo to jest wiadomo, że to się prędzej czy później zakorkuje, taki, taki, taki model skrzyżowania. A ja za bardzo nie mam jak go rozbudować, bo tu jest po prostu za ciasno, tak? Jakbym chciał dać dwa pasy, tutaj na zjeździe, to tylko w tym miejscu mogę. Tutaj już na tym skrzyżowaniu nie bardzo, tak? To nie działa, ale spróbuję to jakoś rozbudować, wiecie? Tak na szybko, żeby to się nie korkowało w tym miejscu. A i tu też jest za ciasno w tym miejscu. Dobra, ale to na razie działa. I tutaj ten pas trzeba pociągnąć tak troszeczkę łukiem. O, coś w tym stylu. No, trochę niezbyt ładnie to wygląda, ale zaraz to poprawię. No, i powinno się to odkorkować trochę. Dobra, to są dwa pasy, tak. I tutaj są trzy pasy. Więc to powinno jakoś zacząć działać. No, już coraz lepiej działa, coraz lepiej działa. Widać, że cały korek się tutaj trochę roz rozgotował. Mm, dobra, jak ten pożar. Ożar się, na szczęście, ugasił. Drzewa się zajarały. E, można włączyć oczywiście, w, powiedzmy, te katastrofy na full, żeby były trochę częściej. E, teraz odpaliłem katastrofy, które będą się jakoś randomowo pojawiać, tylko się mogą pojawiać raz na 10 minut, raz na e, raz na 15. Czy o 6 niszczymy miasto? No, można odpalić niszczenie miasta, nie ma problemu, e, żeby to jakoś, jakoś pokazać, jak to wygląda. Trochę im tu sklepów brakuje, więc ja tutaj walnę trochę sklepów. Tylko akurat nie, nie autostradą. Hmm. Spróbuję tu jakoś zmieścić parę sklepów. Takie jakieś osiedlowe sklepiki. Na razie jeszcze nie mam dostępu do, do tych dużych sklepów, czy powiedzmy do biurowców. Oj, nie ta strefa. Nie ten typ strefy. Nie mam jeszcze dostępu do, do biurowców, czy do jakichś takich dużych mieszkań. Więc na razie tutaj jakieś takie małe sklepiki nie są groźne, bo do takiego jednego małego sklepiku to dojeżdża jedna ciężarówka maksymalnie. A jeżeli na przykład mamy bardzo dużą, tą, bardzo duże jakieś biurowce, to tam przyjeżdża kilka ciężarówek nawet. Prądu nie ma, patrzcie. Nie ma prądu. Przydałoby się w ogóle elektrownię zbudować. A, bo tutaj w tej strefie przemysłowej, która to tak bokiem została zbudowana, brakuje, brakuje prądu. Mm, nie stać mnie jeszcze na elektrowni. mam nadzieję, że jakiś kredyt może coś. Mogę zapłacić kredyt za 7 tysięcy i wykupić go za 20 tysięcy. Czyli dostać 20 tysięcy gotówki, to by się przydało, żeby jakąś elektrownię małą postawić, nową. jest tutaj? Nie wiem, czy się zmieści na tym narożniku drogi. Dobra. Niech będzie, niech będzie. No Angela, jak masz... A, jest, jest ankieta. Dobra, dzięki za ankietę. Mamy ankietę, w jaki sposób niszczymy to miasto, tak? Zrównamy je z ziemią do zera, więc każdy może sobie zagłosować, jaką opcją przypieprzymy w pierwszej kolejności w to miasteczko. Bo tu można sterować ręcznie katastrofami, tak? Katastrofy mogą być losowe. Ja na razie odpaliłem losowe katastrofy, to może ja wyłączę je, te losowe katastrofy, żeby przypadkiem nam coś, coś się nie wpakowało. Dobra. I można głosować, tak? Jak ktoś chce to może zagłosować na przykład na tsunami albo na, nie wiem, trzęsienie ziemi. Ja spróbuję to jakoś pokazać i opisać. Hmm. Tutaj się trochę ciężarówek robi ruch. Ale na ogółem działa to dobrze. Tu mamy szkołę. A właśnie, szkołę by trzeba było zbudować, bo nie mamy pracowników. E, edukacja jest na minusie. O, ruchliwe miasteczko. Ruchliwe miasteczko, mamy specjalizację turystyczną, mamy darmowy transport publiczny, mamy specjalne strefy, tak, czyli na przykład szybka odbudowa. O, proszę bardzo. Na tych obszarach jednostka ratunkowa nie szuka poszkodowanych. <grytanie> Naprawdę? A jedynie przygotowuje teren do odbudowy. Miasto buduje się wówczas szybciej kosztem większej liczby ofiar. <grych> Możemy zrobić specjalną strefę, gdzie nie będą ratowali ludzie, tylko od razu będą budowane nowe budynki. <grych> dobry przepis, dobry, dobry przepis. Mamy trochę hajsu. Można by zbudować nową szkołę. Można by zbudować nową szkołę gdzieś tutaj, powiedzmy kosztem budynków. Bo tutaj nie ma, nie ma pracowników, tak? Nie ma pracowników w fabrykach, bo nie ma szkół. Niby. I tu jest problem ze śmieciami, widzę. Nagromadzenie śmieci. Jak to jest z wysypiskami? No wysypisko jest prawie pełne, przydałoby się zbudować nowe wysypisko, więc ja może gdzieś tutaj pocisnę jakąś małą drogę boczną. I nad brzegiem jeziora zbudujemy piękne wysypisko. Proszę, nad brzegiem tego, rzeki. Piękne wysypisko, nie ma co. <laughs> Wygląda to przepięknie. Eee, Kycu testował czy przy torenadzie wciągnie samolot, ale nic nie zrobiło mu, no... Samolot nie, ale samochody bardzo fajnie latają, mieszkańcy. Mieszkańcy latają bardzo fajnie, samoloty też latają bardzo fajnie. Chcą cały czas handlu, chcą więcej stref handlowych. W sumie można by tutaj gdzieś zbudować jeszcze strefy handlowe. Powiedzmy, że pod mostem albo przez most spróbujemy tutaj zbudować o nową dzielnicę. Nie mam Precision Engineering, a to był bardzo fajny mod, który sprawiał, że bardzo fajnie drogi się budowało i było z góry wiadomo gdzie jaką drogę postawić, w sensie może nie postawić, tylko żeby były równe, tak? Te drogi. Dobra, jakiś taki niby most tutaj przez, 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 przez tory. Okej. Okay. Jakiś taki trochę krzywy, ale niech będzie. Trochę krzywy. Tsunami działa na rzece? Tak Arkadiusz, tsunami działa na każdej mapie pod warunkiem, że jest to tsunami jak się rozpędzić, tak? To znaczy, może sprawdźmy tak, mapę mamy w taki sposób zrobioną, mapa wygląda w ten sposób. Tutaj widać, że są jakieś gotowe tereny, jakby pod, pod porty, tak? Takie nabrzeża, gotowe już, można sobie tutaj budować nabrzeża. No i mamy morze i teraz tsunami może iść od dołu, przez co nie będzie działać, a może iść od góry albo od boku, to znaczy musi być miejsce, w którym jakby to powiedzieć, mm, no jest woda, tak, jeżeli będzie iść od dołu to nie będzie działać, bo po prostu się roz, rozmyje na tej, na tej ziemi, ale jak będzie iść od góry to będzie działać. Tego, tego nie jestem w stanie przewidzieć, z której strony będzie, będzie iść tsunami, może, może różnie iść. E, dobra, tutaj jakąś małą dzielnicę handlową dałoby się zbudować. Handlową i mieszkaniową, żeby, żeby to zaczęło generować... Czemu to takie brzydkie jest? E, zaczęło generować podatki... A potem to miasto po prostu zapiszę i, i spróbujemy je zniszczyć. <laughs> nie wiem, czy to da się tak równiutko zbudować, chyba się nie da, ale jednak się da. Dobra, e, kanaliza. Dobra, kanaliza. Mm, w sumie mógłbym włączyć noc, wiecie? Mógłbym włączyć jeszcze noc, dynamiczna pogoda, żeby się zmieniło to po jakimś czasie. E, powinienem też dostać niedługo biurowce pierwsze, pierwsze biurowce, pierwsze wieżowce mieszkalne. Dobra. To jest łatwy dojazd z autostrady, więc nie powinno być problemu z dostarczeniem surowców. Dobra. Nie wiem czy ta strona z donatami mi się pojawia, bo ja wspłaciłem 15 zł, wstawać kurdeż albo ban. No i kolejny był Isikor. Isikor, jeden sikor, 10 zł Adam, pozdrawiam wszystkich. No i nie wiem czy ta strona działa, ale chyba działa. No to pozdrawiam ciebie też, stary. Jak najbardziej. Po, Pożali tsunami. No mamy, mamy tą ankietę. To co będzie pierwsze to leci pierwsze, czyli na, na razie wygrywa uderzenie meteorytu, potem jest tsunami, zapadlisko, to, burza i tornado Nie wiem czy da się do, puścić wszystko naraz, ale chyba tak. Tu są jakieś problemy w fabrykach, patrzcie. Zbyt mało usług, czyli mamy zbyt mało stref handlowych, żeby te fabryki miały gdzie sprzedawać towary. Mm, bo fabryki muszą mieć gdzie sprzedawać towary albo muszą je eksportować poza miasto, tak? Uh, Save się robi, więc mały lag. <laughs> Witamy, wbudzonych. <laughs> Też witam, budzonych. Cześć, Cię, że wpadłeś. Cie mm. że wpadłeś. Tsunami na rzeczy jest możliwe pod tym warunkiem, że. A, że ma jak dojść, tak? Prawdopodobnie tutaj tsunami się zacznie, na, te, na, tej, na tej stronie, zacznie przechodzić w tym kierunku. Tylko nie wiem, czy się nie rozbije przypadkiem gdzieś tutaj na tych wszystkich rzeczy, rzeczach. Albo cierpiąc na bezsenność. <laughs> Jedno albo drugie. Dobra, skoro oni mają problem z handlem, to macie tutaj małą strefę handlową. Macie jeszcze tutaj strefę mieszkaniową, skoro tak bardzo wam potrzebne są mieszkania. E, tylko nie wiem, czy tu jakieś choroby się nie zaczną rozprzestrzeniać. Tu mamy zagrożenie pożarowe, więc przydałoby się zbudować jakąś małą remizę. E, bezpieczeństwo też tutaj trochę siadło, więc jakiś mały komisariat. E, choroby też zaczną wam się tutaj rozprzestrzeniać, tylko na razie nie mam hajsu na to, żeby postawić. E, woda jest jako tako, można to trochę jeszcze poszerzyć. Angela, jak chcesz wrzucić gifa, to musisz wrzucić gifa bezpośrednio bezpośrednio linka, wiesz? Musisz wrzucić bezpośredniego linka. To nie może być jakiś link do imgura, do strony imgura, tylko to musi być link do gifa na imgurze. Tak, zaraz, zaraz, spróbuję go przekleić. Czekaj, co to jest za gif? O kurde, czat mi wyskoczył dziwnie i nie mogę go zaznaczyć, tego gifa. Okej. Okay. O, wkleił się. Co to jest? <laughs> Jaki kurde rok. <laughs> rok z rojem. Standard. Tutaj cały czas mam problemy z towarami, widzicie. Zbyt mało usług, żeby te usługi, te towary gdzieś sprzedawać. Przydałoby się jakieś pierwsze już biurowce postawiać, ale jeszcze nie mam do tego dostępu, tak? to są biura na przykład, rejon biurowy. Od ilu tysięcy to jest? Od siedmiu tysięcy. No to jeszcze całkiem sporo. Jeszcze całkiem sporo. <laughs> Dziwne jest tak, że oni chcą fabryk, tak? A fabryki nie chcą sprzedawać towarów. I to jest Urok Cities właśnie, żeby to zbalansować, tak, jedno z drugim. Mm, dobra. Wydaje mi się, że jest godzina, która jest godzina 6. E, gdzieś o 6.30, jak się trochę głosów w ankiecie zbierze więcej, to można to miasto próbować zniszczyć. E, ja bym chciał dojść przebito. Co to jest? O ja pierdzielę, jaki miszor, dobry. Jaki miszor, dobry. Ja mogę nie wiem co zrobić ze swoim kocem. Mogę sobie kot założyć na głowę i. O, wyglądać jak mnich. Mam taki kurde, wielki koc, olbrzymi, taki ogromny koc, e, który, który służy do zawijania się właśnie przed kąpem. Sie mam. Może za chwilę trzeba wyjść na zajęcia. O kurde, naprawdę ty masz o który ty masz zajęcia stare, że tak wcześniej wstajesz. Hmm, że tak wcześniej wstajesz. Dobra, zarabiamy troszeczkę podatków. Będzie trzeba postawić nowe wodociągi, bo tutaj, tutaj na dole są takie malutkie paseczki, ja je widzę, bo mam duży monitor, tak? U was to jest trochę problem z widzeniem tych paseczków na dole. To jest taki specjalny mod pokazujący wszystkie statystyki miasta na dole. U was to jest strasznie słabo, widoczne, z tego co widzę, ja to widzę bardzo dobrze. Że brakuje na przykład wody, tak? Że brakuje wody i z tego co wiem, to. O, budżet już na wodę jest napięty, tak? Jest prawie na full, więc przydałoby się po prostu nowe wodociągi postawić. Dobra, mamy nowe wodociągi. uzdatnienie ścieków też jest trochę problematyczne, więc trzeba zbudować nową rurę z kupą. Tutaj gdzieś była rura z kupą. O, właśnie. Tu jest rura z kupą. I tu widać, że kupa płynie całą tą rzeką i się rozpływa w całym świecie. Więc trzeba dodatkową rurę z, kupą z, z zrobić, bo jeszcze nie mam oczyszczalni. Chociaż nie, to jakieś oczyszczalnie są. Zbiorniki rezerwowe. Co to jest? Zbiorniki rezerwowe? Aha, to jest z tego DLC najnowszego. Czyli po prostu możemy odciągać wodę jakby z rzeki, kiedy idzie tsunami, żeby tą wodę tak troszeczkę, wiecie, wyrównać. I do tego służą zbiorniki rezerwowe, ale to nie jest oczyszczanie ścieków. No i mamy odpływ słodkiej wody, czyli nadmiar wody z miasta. Możemy też odprowadzać. No tutaj widzę, że Angela wrzuciła ostatnie Ostatnie donaty, <noise> Też tam jestem. Też się je dorzucę, ale to jeszcze nie jest ostatnia rzecz, jaką dorzucę, więc na pewno jeszcze trochę dam. Jeszcze trochę dam. Dobra, rura z kupą tutaj wypływa. Dobra. Ok, czego nam tu jeszcze brakuje? Prądu. Widzę, że prąd jeszcze jest, jeszcze jest w miarę ok. Jeszcze, jeszcze można z tym trochę żyć. Ale przydałoby się więcej. Chyba, że budżet, budżet na prąd też jest już podciągnięty prawie do fula. Można obniżyć budżet na wodę. A przydałoby się jakąś porządną elektrownię postawić. Porządną elektrownię. Nawet mnie na nią stać, więc sobie mogłem tutaj postawić drugą. O kurde, ta druga jest taka trochę krzywa. Dobra. Tutaj fajnie ciężaróweczki pędzą tą, tą dużą arterią tak, do, do centrów fabrycznych. I zabierają towary, przywożą towary. A, I tu się korek robi. Tu się korek robi, jak zwykle na wjeździe do miasta się zawsze korki robią, ale na razie nie ma jeszcze tragedii. Eee, dobra, elektrownia, elektrownia. I tutaj w sumie można by wyłączyć światła, bo tutaj nic nie będzie jeździć w tą stronę, tak, do góry do elektrowni. Eee, a światła, no są z morą cities, naprawdę światła są z morą cities, powstają na każdym skrzyżowaniu praktycznie. Ale są mody do tego, że te światła można wyłączyć, ewentualnie dodać znaki pierwszeństwa. Na przykład, że tutaj ma być pierwszeństwo, a tutaj ma być ustą pierwszeństwa. No i taka fajna sprawa. I cokolwiek będzie jechać tutaj od strony fabryki, to najpierw będzie czekać, żeby udostępnić tutaj przejazd, tak? No, bardzo fajna sprawa. Bardzo fajny mod. Tutaj też są korki. Widzę, że też są światła. Też są właśnie przez światła. Więc też tutaj wyłączymy sygnalizację. Póki co powinno się to troszeczkę od.